Dzisiaj coś się mi sfikał. Dzieciandia to jest podcast dla wszystkich. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Neat. Dzień dobry, dzień dobry w Dzieciandii. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie było nas 2 tygodnie. 2 tygodnie? 2 tygodnie, wyobraź sobie, a tyle rzeczy się wydarzyło. Nic. No co, jak się nic nie wydarzyło? Mieliśmy pierwszą jesienną burzę, którą uwieczniliśmy na naszym Instagramie, gdzie was serdecznie zapraszamy. A kto był naszym niespodziewanym gościem na filmiku na Insta? Kto przybiegł do naszego okna, krzycząc, już nie pamiętam co? Isaac. I... Jest salony! On poszedł w burzę na dwór i tak było dużo deszczu. I nie będziemy pytali się, dlaczego jego rodzice go wypuścili. Podejrzewam, że byli już zmęczeni temperamentem Isaaca. Albo postanowili oszczędzić na wodzie dzieci, jak to dzieci trzeba umyć. Trzeba umyć. Ale szybko go odesłaliśmy do domu, kiedy naprawdę zaczęły się pioruny. Ale burza była rzeczywiście bardzo duża i głośna i szalała. Co się jeszcze wydarzyło? Kto jest w szpitalu? Mój dziadek? Ze znakiem zapytania. Ale dziadek nie jest w szpitalu, bo się coś złego stało, tylko dlatego, że musi rehabilitację przechodzić. Bo dziadek miał jaką operację? Kolanową. Czyli co mu zrobili? Piracką nogę. Nie. Kto myślał, że dziadkowi ucięto nogę? Mi. Mi, czyli ja. Hania myślała, bo dziadek miał operację wymiany kolana. Nie, wymiana była podwozia. Wymiana podwozia, czyli dziadkowi wymieniono kolano. Hania patrzy się zdziwiona i mruga oczyma, oczkami, oczętami. Oczaczumi. Oczaczumi. Oczagumi. Oczagumi. I Hania myślała, tak idziemy i mówi, mama, a to dziadek teraz będzie chodził z drewnianą nogą, czy coś takiego? To mówiłaś? Like metal. Aha, że będzie miał taką metalową nogę, tak? Jak robot. Jak robot. I ja wtedy mówię, jak? To przecież... Nie, i Hania nie wiedziała i tak w sumie się zreflektowaliśmy, że no trzeba o takich rzeczach rozmawiać, tak? Mhm. Bo z dziećmi trzeba rozmawiać o wszystkim. Tak, Haniu? Czyli jak ta operacja wyglądała? Dziadek miał tak jakby rozciętą skórę. Proszę, nawet nie mów. I wymieniono mu to kolano i potem zszyto. No taki Frankenweenie. I teraz dziadzia leży w szpitalu przez prawie miesiąc, ponieważ ma rehabilitację, bo po takiej operacji wymiany kolana nie mógł chodzić. I są tam ludzie, rehabilitanci, którzy dziadkowi pomagają stanąć na nogi. Dziadek, bardzo cię serdecznie pozdrawiamy, uważamy, że jesteś bardzo dzielny, kochamy cię i wracaj już niedługo do domku. W zeszłym tygodniu, czyli w tym tygodniu, który się właśnie dzisiaj skończył, bo jutro jest poniedziałek i idziecie do szkoły, był w Anglii half term. Czyli czas nierobienia niczego. I też jutro jest Halloween. I jutro jest takie Halloween, które będziecie obchodzić w szkole. Half term to nie, są... nie będziemy. Half term to są takie ferie, przy których rodzice muszą zapewnić dziecku opiekę na dzień cały. Tak, czyli pierwszy jesienny half term już za nami. Co tam mamy dalej? Zmianę czasu. To tutaj posłuchacie, jak nagraliśmy dzisiaj rano, jedząc śniadanie z mojej komórki. Sweet. A u ciebie która jest? 9.32. Dzisiaj coś się mi sfikał. A czyli ci się przestawił? No, sfikował się dlatego, że 2 razy w roku przestawiamy czas. Raz przestawiamy do przodu, a raz cofamy czas. Tata się śmieje, bo mama próbuje tłumaczyć. Bo mamy czas zimowy, w który teraz wchodzimy, czyli śpimy dłużej. I czas letni, gdzie śpimy krócej, ale dłużej mamy słoneczko. Tata chce coś dodać?
No się zastanawiam, dlaczego my ten czas przestawiamy? To słońce chodzi? Nie, słońce stoi w miejscu. Ziemia się rusza dookoła. Done good. Strange. Deranged. The Addams Family. Wczoraj w nocy, czyli z soboty na niedzielę, zmienialiśmy czas na czas zimowy, więc śpimy jedną godzinę dłużej. No chyba to nie jest prawda, bo ja się obudziłem cały czas, tak jakbym spał tyle, co spałem. Ty śpisz ciągle. I nagle patrzę, obudziłem się godzinę wcześniej, mówię, matko, dopiero godzina 13. Im człowiek jest starszy, tym śpi więcej. Nie, żartowałem z tą 13, wiadomo, że 12.30. Czyli jak zmieniamy czas na zimowy, to zyskujemy jedną godzinę, czyli śpimy godzinę dłużej. Ale za to, jak wychodzimy ze szkoły czy z pracy po południu, to już jest coraz ciemniej. Tak, przy czym jak jest najkrótszy, na te najkrótsze dni w roku, to jest bardzo sprawiedliwie, bo jak wychodzimy do szkoły, jest ciemno czy do pracy i jak wracamy, też jest ciemno. Czyli ciągle jest ciemno. Można by tak rzec. Aha, Hania chciała powiedzieć o swoim smartwatchu. It's a smart band. Smart band. I to też taka ciekawa historia, ponieważ Hania w katalogu tutejszego sklepu nazywa się Argos. I w katalogu można sobie zaznaczyć, albo online nawet kupić, ale niektórzy ludzie tutaj lubią katalogi jeszcze otrzymywać. I można sobie zaznaczyć, pójść do takiego sklepu, wypełnić karteczkę i czekać na swoje zamówienie. No w sklepie albo przywiozą. Albo do domu. Przywiozą. I co Hania sobie tam czyli upatrzyła? Czyli nie różni się niczym. A smart watch. No ale mama powiedziała, że nie będziemy wydawać na to pieniążków. A i tak wydała. Nie. To jest twoja mamy przyjaciółka. No i Chin. To mamy smartwatcha, którego próbowaliśmy ogarnąć. I jak to było? Holy Spirit activated. Holy Spirit activated. 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 Holy Spirit activated. I się udało. Ruszył. Ruszył. Hania. Co się mieści na Downing Street 10, czyli na Downing Street 10 w Londynie? Mieszka tam premier Wielkiej Brytanii. Kto tam jeszcze mieszka? Mieszka tam kot. I Bazyl. Taki słynny kot z Downing Street 10. A wiesz, jak się nazywa ten kot? Larry. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać też, bo mówiliśmy w zeszłym odcinku, że będziemy rozmawiali o Halloween i o różnych świętach zmarłych. Jak to ludzie obchodzą na całym świecie. Bo ludzie różnie obchodzą na całym świecie, bardzo różnie. Bo ludzie bardzo różnie obchodzą. Ale w odcinku 23, Utyski i Wapory, możecie posłuchać sobie, to jest zeszłoroczny odcinek, trochę mówiliśmy o Halloween i o święcie zmarłym. Po prostu na świecie są różne zwyczaje i to jest w ogóle opowieść na bardzo, ale to bardzo wiele odcinków i nie wiem, czy będziemy o tym opowiadać, bo każdy żyje w jakiejś cywilizacji, w jakiejś kulturze i po swojemu obchodzi. No Halloween to jest takie święto ku pamięci zmarłych, które odbywa się co roku wieczorem 31 października. Potem jest Dzień Wszystkich Świętych, no i zaduszki w Polsce. No i pomimo tego, że to Halloween nie jest jakimś takim świętem obowiązkowym i świętem oficjalnym, może nie obowiązkowym, a oficjalnym. Nie jest. To obchodzi się go, bo jest fun, tak? Zabawa. Zabawa. Kupuje się stroje, kupuje się słodycze, które się rozdaje. No dobrze, to co? Kończymy. Zapraszamy na... Opowiadanie pod tytułem... Biblioteka. A jak jest biblioteka po angielsku? Library. Zapraszamy. A któż to postanowił mnie odwiedzić? Usłyszał alubart, gdy stanął przed niewielkim wzniesieniem, na którym stał kontuar. Pytanie zadała stojąca za nim kobieta. Wielkie okulary znacznie powiększały jej oczy. Patrząc na nią, odnosiło się wrażenie, iż nie jest osobą realną, a raczej postacią wyciągniętą wprost z japońskiej bajki anime, czy też z komiksu manga. Sam wielki zdradziecki dowódca tutaj? Kontynuowała. Kobold uśmiechnął się i zadał krótkie pytanie. To tak mnie jeszcze nazywają? Oczy patrzyły na niego przeciągle, po czym dostrzegł ruch warg i usłyszał. Może, gdzieś, ktoś, w ciemnościach, by nie pokazać swego oblicza. A ja znam wszystkie twoje przydomki i funkcje, dodała. Mam nadzieję, że znasz. Nie, tego to jestem pewien. Nie przychodziłbym tutaj, gdybyście tego nie wiedzieli. Odparł niziołek pewnym siebie głosem. To tylko po to przychodzisz? Ponownie zadała pytanie kobieta.
Niestety, ale dziś przychodzę głównie po to. Można było niemal wyczuć smutek w głosie kobolda. Głównie, czyli przyszedłeś również, aby mnie odwiedzić? Jak zawsze, pani. Wykonał elegancki ukłon w stronę swej rozmówczyni. Spotkanie z wami jest dla mnie najważniejsze. Kobieta śmiejąc się odrzekła. Jesteś niepoprawnym flirciarzem, Alubardzie. Ale pamiętasz, że to nie działa na nas? W tym momencie jej głos zabrzmiał, jakby niezliczona ilość istot powiedziała te słowa w jednym momencie. Na te słowa niziołek wykonał głęboki ukłon. Wyciągnął przed siebie prawą dłoń zwróconą ku górze, lewą na wysokości pasa i jednocześnie wyciągając prawą nogę daleko w tył, co powodowało lekkie zwrócenie głowy lewym policzkiem ku górze. Zaś jego rozmówczyni kontynuowała tym samym kobiecym głosem. W czym możemy ci pomóc? Potrzebuję wiedzy. Przez chwilę milczał. Tej z biblioteki. Zakończył wypowiedź. Poczuł, iż oczy wpatrują się w niego intensywnie. Przez jakiś czas trwała niezmącona niczym cisza. Alubard doskonale zdawał sobie sprawę, że wewnątrz istoty, którą poprosił o pomoc, trwa bardzo ożywiona dyskusja niezliczonych bytów. W końcu kobieta przemówiła. Potrzebujemy jeszcze nieco czasu. Przejdźmy do sali kominkowej. I znaleźli się w niej niemal w jednej chwili. Rozmówczyni kontynuowała. Zrobię klach. Usiądź proszę. Wskazała ręką wygodny fotel, zwrócony pod niewielkim kątem w stronę trzaskającego ognia. Alubard usiadł. W zasadzie powinnam powiedzieć, że zapadł się w jego miękkość. Mebel był nieprawdopodobnie miękki i doskonale dostosował się do ciała kobolda. Z tej pozycji obserwował, jak dłonie gospodyni odmierzają w idealnie dobranych proporcjach kawę, kakao, cynamon i gałkę muszkatołową, a następnie zalewają całość wrzącą wodą. Na koniec dodając jeszcze nieco miodu i bardzo wolno, delikatnie mieszają cały napój. Już po chwili niziołek zaczął rozkoszować się jego nieprawdopodobnym, lekko ostrym smakiem. Napój bogów! Uśmiechnął się, prawiąc ten komplement. Owszem, to jest napój bogów. Kobieta z naciskiem wypowiedziała słowo jest i kontynuowała. To, w czym możemy ci pomóc, lordzie cichoziemców? Alubard, trzymając srebrny kubek w dłoniach, uśmiechnął się na te słowa. Lord cichoziemców. Nikt nie wiedział o ich istnieniu, ani o tym, że on jest ich dowódcą. A skoro tak nazwała go rozmówczyni, to oznaczało to tylko jedno. Nie pomylił się w tym, by udać się do biblioteki zagubionych walizek. Czym jest owa biblioteka? Można by powiedzieć, że wielkim nieporozumieniem. Przede wszystkim nie była miejscem przechowywania zagubionych waliz. A skoro zagubionych, to i w jakiś sposób odnalezionych, prawda? Otóż nie. Nikt ich nigdy nie zgubił i nie znalazł. W dodatku to w ogóle nie były walizy. Choć dla osoby postronnej, która przypadkiem znalazłaby się w miejscu ich przechowywania, to zdecydowanie wyglądałyby jak stare, porzucone i co najważniejsze, puste walizki. Ale nigdy nie mogłoby dojść do takiej sytuacji, by ktoś kiedykolwiek znalazłby się w tym miejscu. Nie było to bowiem żadne konkretne miejsce. Napomknę ci jeszcze, że owe walizy nigdy nie były puste. Zawierały dane, informacje i doniesienia z najdalszych zakątków światów. To była wiedza o wszystkim zgromadzona w jednym miejscu. Po co? Cóż, taka jest natura smoków, że gromadzą i strzegą skarby. Te materialne, jak na przykład złoto czy klejnoty, pilnowane są przez zdegenerowane, niepotrafiące zmieniać kształtów gady. Ale prawdziwym skarbem jest wiedza i tej strzegą szlachetne, zmiennokształtne smoki. A jeśli jeszcze tego nie rozumiesz, to bibliotekarka, która siedziała w fotelu naprzeciwko Alubarda i uśmiechając się piła klach, była smokiem. A w zasadzie wszystkimi szlachetnymi smokami. Widzisz, niemal u zarania świata drzewa przyjęła formę kobiety, w której istniał cały odrębny wszechświat. Kraina smoków pilnujących wiedzy ukrytej w bibliotece zagubionych walizek. Jakiej pomocy oczekujesz od nas? Spytała bibliotekarka. Odnoszę wrażenie, że rozpada się cały wszechświat. Odkryłem, że różne elementy świata drzewa, jak na przykład mandrylon, zaczęły być przenoszone pomiędzy światami,
A to przecież nie jest możliwe. Niziołek spojrzał pytająco na rozmówczynię. Skoro dzieje się tak, jak mówisz, to widać, jest to możliwe, usłyszał szybką odpowiedź. Widzisz, wieloświat jest w ciągłym ruchu. On się cały czas rozwija. Nie wiemy jeszcze, czy jest to jakiś plan drzewa, czy też dzieje się to chaotycznie. My cały czas nie wiemy, na przykład dlaczego powstają samolądki, ani skąd biorą się nowe światy. A już zupełnie nie rozumiemy istnienia światów zakazanych, bo to, że je odcinamy i pieczętujemy, to jedno. Ale czy to jest skuteczne? Dlaczego tak się dzieje? I co się dzieje w tych różnych enklawach odciętych od świata drzewa? Przecież tam zostają żywe istoty, będące emanacją drzewa. Nie wiemy nic o podstawach wieloświata. Ze smutkiem stwierdziła rozmówczyni. No i tu właśnie jest mały problem. Przerwał jej wywód kobold. W jednym z otwartych światów odnalazłem mandrylon przystosowany, jak mniemam, do widzenia jakiegoś miejsca na jednym z zamkniętych światów, któregoś ze światów zakazanych. Zapadła cisza. Jesteś tego pewien? Usłyszał ciche pytanie. Jestem, choć tego jeszcze nie potwierdziłem całkowicie, ale obawiam się, że ten cały rozpad, to wszystko, co wprowadza chaos, to odnoszę wrażenie, że to wszystko jest ze sobą jakoś powiązane. Tylko ja nie dostrzegam jak. Nie rozumiem tego, ale obawiam się, że ostatnia wielka wojna to nic w porównaniu z tym, co być może nadchodzi. Abelard wyrzucił z siebie wszystkie swoje obawy. Taka jest natura wojny, że gdy się zaczyna, to myślimy, że wiemy, o co chodzi. A gdy się kończy, a zawsze nadchodzi jej kres, to okazuje się, że chodziło o coś zupełnie innego. Zaś po latach, często dopiero po całych stuleciach, wychodzą jeszcze inne przyczyny i skutki. A może gdybyśmy to wszystko wiedzieli wcześniej, to do wojen nie dochodziłoby w ogóle. Zakończyła wypowiedź bibliotekarka. Zawsze możemy pomarzyć. Niemal filozoficznie powiedział kobold. Nadal jednak nie wiem, jak możemy ci pomóc, lordzie. Rozmówczyni mocno wpatrywała się w oczy swego rozmówcy. Nie wiem, co teraz robić. Odparł ten rozbrajającym tonem. Nie wiem, co powinno być zrobione. Nie wiem, czego szukać. W jakim kierunku działać. Jakie zdarzenia uruchomić. Przed czym bronić drzewo i jego światy. Popatrzył głęboko w oczy bibliotekarki. Dzieje się coś bardzo niedobrego. I pozostaje mi tylko obserwować? Potrzebuję jakiegoś punktu zaczepienia. Do sensownych działań, a nie kręcenia się w miejscu i udawania, że coś robię. Rozmówczyni milczała. Alubard zrozumiał, że w jej wnętrzu rozgorzała dyskusja. Nieprzebrane szeregi smoków rozpoczęły poszukiwania w bibliotece zagubionych walizek i łączyły ze sobą niezliczone ilości informacji. Niziołek pił napój trzymany w swych dłoniach, obserwując jednocześnie, jak bibliotekarka, wpatrując się w ogień, unosi powoli swój kubek. Przytyka lekko do ust i upija łyk, a następnie powolnym ruchem opuszcza rękę. I po chwili powtarza te czynności, za każdym razem częstując się niewielką porcją klachu. Podnosi, pije i opuszcza całe ramię. Przyjacielu, przeciął ciszę głos dziesiątków smoków, który natychmiast zamienił się w słodki dźwięk bibliotekarki. Zgadzamy się z tobą, że nadciąga coś, z czym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Niewiele mogę ci na razie pomóc. I mam jedno niezadane pytanie. Jakie? Przerwał kobold, zaciekawiony tym, iż bibliotekarze, a tak nazywał smoki, postawiły pytanie po przeglądzie całej swej wiedzy. Czy podczas całych twych dotychczasowych działań, to znaczy działań wszystkich twych ludzi, także cichoziemców, natrafiłeś na informacje o wymazańcach? Niziołka pytanie to zadziwiło. Zostało mu zadane już drugi raz. Poprzednio zadała je rudowłosa Magda. W trakcie rozmowy zapytała wówczas. Alubardzie, czy wiesz, że wymazańcy są wśród nas? Pamiętał, jak spojrzał na nią zmieszany, gdyż zapadło niespodzianie i, jak mu się wówczas wydawało, zupełnie bez powiązania z tematem. Odparł wtedy, zresztą zgodnie z prawdą, że nic nie wie. Co jednak odrzekła Magda? Zaraz. Pomyślał. Jak to było? Twierdź sobie, co chcesz. Twój wzrok może i nie należy do najlepszych, ale słuch masz bystry. Ta, to było to. Wśród was? Upewnił się kobold. Nie, łagodnie odpowiedziała rozmówczyni. Wśród nas. Nieco to dziwne, rzekł Alubard. Już drugi raz słyszę o wymazańcach,
i opowiedział o tym fragmencie rozmowy z Magdą. Tyle, że ja naprawdę nic o nich nie wiem. No może poza jakimiś legendami. A Lubart zauważył, że bibliotekarkę bardzo zaintrygowało pytanie rudowłosej. Coś mi się zdaje, rzekła kobieta patrząc swymi wielkimi oczami przez duże okulary, że na tym powinieneś się teraz skupić. My także. Podniosła do góry kubek z klachem, jakby wznosiła toast. To mój pobyt w bibliotece można uznać za udany. Niziołek odwzajemnił gest, a bibliotekarka uśmiechnęła się w odpowiedzi. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla syrskich. Koniec! Pa, pa, pa!